Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. Dzisiaj troszeczkę przeziębiony, aczkolwiek z wielkim entuzjazmem chciałem Was zaprosić na drugi odcinek filmiku, w którym to odpakowywuję paczki właśnie od Was. Także nie przedłużając, bierzmy się do odpakowywania. Tak, tutaj mamy paczuszkę od Arona Jurkiewicza. Już sobie wyciągnę kosę i Wam pokażę, co tu mamy w środku. Proszę, a zobaczcie, co to za niespodzianeczka. Więc tak, pierwszą rzeczą, którą dostałem, jest to Need for Speed Shift. Szczerze mówiąc, tego się akurat nie spodziewałem, więc to jest pewnie niespodzianka, o której Aaron mi wspominał. Wielkie dzięki, zbieram Need for Speedy, chcę zebrać je wszystkie, więc dzięki wielkie, Aaron, naprawdę mnie bardzo zaskoczyłeś. Na pewno ogram Shifta. Tak, tutaj jest danie główne. Spójrzcie, co my tu mamy. Tutaj już może widać. Tak, jest to bateria. Tutaj jest telefon. I to nie byle jaki, bo jest to Sony Ericsson W960, o ile dobrze pamiętam. Jak widzicie, jest to telefon taki dość nietypowy, z starych, kurczę, dobrych Sony Ericssonów. Szczerze mówiąc, ja osobiście nie pamiętam tego telefonu za czasów dzieciaka, więc jest to pewnie jeden z tych nowszych modeli. Tutaj widzę, pisze 8 giga. Być może ma 8 giga wbudowanej pamięci. To całkiem nieźle. Jak go się tu... O, jest, wstaje. Och, stare, dobre Sony Ericssony z Walkmanami. Ojejciu, jakie pyszności, dobrości. Dobra, to niech on się tutaj włącza, a ja Wam pokażę ostatnią rzecz, jaka jest. Mamy tutaj breloczek zrobiony z ATI Radeon. O, to zdecydowanie coś dla mnie, bo wiecie, ja jestem AMD boy. Zaraz tu Wam wyoszczę. Tak się błyszczy, że ciężko to dość wyostrzyć, ale tam pisze ATI. Graphics, dokładnie pisze model, nie pisze. Dzięki wielkie za breloczek, na pewno się przyda. Geekowski jak najbardziej, spoko opcja, dzięki wielkie. Słuchajcie, właśnie doczytałem, to nie jest byle jaki telefon, zobaczcie. On tutaj ma w sobie schowany rysik. I słuchajcie, to jest telefon, który działa pod kontrolą Symbiana. Symbian to był system operacyjny głównie tworzony przez Nokię i rozwijany przez Nokię, i w tamtych czasach był to jakby system operacyjny, no, kiedy jeszcze nie było po prostu Androida. Czekajcie, spróbuję tu władować kartę SIM i zaraz tutaj ogarniemy sobie to wszystko, bo jestem mega, kurde, podjarany. Okej, zmniejszyłem troszeczkę światło. Spójrzcie, jak to wygląda. Więc tutaj jest cały system, mamy oczywiście ten rysik, o którym mówiłem. Mamy menu. W ogóle wsadziłem tutaj jakąś kartę SIM, byle jaką, która w ogóle nie ma prawa działać. Busy. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Aha, szukał piosenek. Nieźle. Kurde, to jest normalnie biały kruk, ten telefon. Tak wygląda Walkman. Obstawiam, że się tutaj go wywołuje. Zobaczcie, mamy tutaj takie pod ekranem przyciski do muzyki. Muszę spróbować coś zgrać na niego, jakąś muzykę. Tutaj widzę, mamy jakieś skróty. Kurczę, ach, ten stary Symbian, to były takie piękności. Ale widzę, że tutaj ostro poszli z nakładką, słuchajcie. Mamy jakieś rozrywki. Jest oczywiście Music DJ, czyli możemy tworzyć własną... Ojejku, nie siadło mi coś. Możemy robić własną muzykę. O babciu. O matko. O nie, czekajcie. Możemy wstawić. Tak, i to się tworzyło piosenki, słuchajcie.
O, i patrzcie, i tu jest, ja was kręcę, to jest normalnie taki kręcący się suwak do głośności. Możemy też go pewnie, aha, silent mode, możemy też zwiększyć. To jest seria W, więc pewnie będzie dość głośno grał. O matko! Więc tak, tutaj mamy kolejną gierkę na PSP. Mamy Tekken na szósteczkę. Oj! Także dzięki wielkie. Akurat Tekkena 6 nigdy nie grałem. Grałem całkiem sporo w Tekkena 5 na PlayStation 2, ale w Tekkena 6 jeszcze nie grałem. A także mamy jeszcze dwie giereczki. Mamy Need for Speeda Carbona on the series. A także mamy jeszcze w takim pudełeczku mamy Need for Speeda Undercovera. Swoją zdrową, zgrabne pudełeczko, nie widziałem nigdy wcześniej takiego. I tutaj mamy Need for Speed Undercovera. Także dzięki wielkie, Albert. Tak jak już mówiłem wcześniej na filmiku z rozpakowywania poprzedniej paczki, zbieram Need for Speed, także mam już Carbona i Undercovera. Także ilość mi się kurczy w ilość Need for Speedów jeszcze, które muszę zebrać, mi się kurczy w zastraszającym tempie. Wielkie wam dzięki, naprawdę. Dzięki też za Tekkena. Ojejku. Widzicie, już psuję. Dzięki też wielkie za Tekkena. Bijatyki są bardzo spoko, a Tekken to w ogóle też ma specjalne miejsce w moim sercu. Zabawne, bo w sumie jakbym miał wybrać bijatykę Tekkena albo Mortal Kombat, to nie mam pojęcia, którą by wybrał. Obydwie są świetne. Także moi drodzy, jestem naprawdę, naprawdę aż brakuje momentami słów, którymi chciałbym się właśnie odwdzięczyć, którymi chciałbym podziękować wszystkim osobom, które są bardzo zaangażowane właśnie w rozwój tego kanału. Dzisiaj szczególnie właśnie dziękuję Aaronowi i Albertowi za to, że zechcieli przysłać właśnie takowe paczki. Tak powracając jeszcze słowami do tego Sonego Ericssona, możecie mi dać znać w komentarzach. Chciałbym nagrać o tym telefonie, myślę, całkiem osobny odcinek, ponieważ jest to swojego rodzaju hybryda, która właśnie miała... Jest to swojego rodzaju hybryda, gdyż jest to połączenie, powiedzmy, takiego klasycznego telefonu, a także smartfona, również dotykowego, jakby nie było. Więc myślę, że ten telefon jest na tyle ciekawy, że myślę, że to jest taki biały kruk, że naprawdę warto by było mu poświęcić cały odcinek i fajnie go dogłębnie omówić. Dlatego dziękuję wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie za wszystkie miłe komentarze, za to, że przysyłacie paczki i tak dalej. Jeżeli ktoś z was chciałby mi kiedyś przysłać paczkę, to właśnie odsyłam do mojego fanpage'a, gdzie możecie mi napisać wiadomość lub możecie mi napisać maila, że chcielibyście mi coś wysłać i wtedy ja wam odpowiem, czy taki przedmiot, który chcecie mi przysłać, akurat jest mi potrzebny, czy coś takiego chciałbym od was otrzymać. Dlatego wszystkich zainteresowanych wysłaniem paczki właśnie zachęcam i odsyłam do mojego fanpage'a bądź maila. Wszystko oczywiście jest podane w opisie. Także moi drodzy, jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję. Ja już mykam się kurować swoje gardło, żeby na następnych filmach brzmieć troszeczkę lepiej. Także słuchajcie, dzięki wszystkim i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, cześć. Mięso!